główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30. Czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Komfort dla pacjentów, ale również komfort dla pracowników, bo obiekt, który tak naprawdę służy tym najciężej chorym pacjentom, nie był nawet wyposażony w windę. Nowy posterunek to będzie około 200 metrów powierzchni, które będą do wykorzystania dla funkcjonariuszy. Będzie się tam znajdować garaż wewnętrzny dla radiowozu. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Herberta, poety, który urodził się w Lwowie. I chcemy cały brzeski rocznik zamkowy numer 5 poświęcić kresom. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, którego porywy mogą zbliżać się do 110 km na godzinę. Wichury spodziewane są w całej Polsce. W rzekach może się podnieść stan wody. O szczegółach Kamila Korzeniowska. Wkroczyliśmy w okres bardzo dynamicznej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla naszego województwa wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem, a także ostrzeżenia hydrologiczne. Jeśli chodzi o wiatr, on jest coraz silniejszy, ale jego kulminacja nastąpi w środę, czyli jutro oraz w czwartek. Wówczas porywy wiatru w naszym regionie mogą dochodzić do 80-90 km na godzinę. Nad morzem będzie jeszcze silniej wiało, nad morzem i w górach. Tam porywy wiatru osiągną 120 km na godzinę, a w pozostałej części naszego kraju 60-70 km na godzinę. Także będzie bardzo, bardzo wietrznie. Kolejne ostrzeżenia to ostrzeżenia hydrologiczne przed podnoszeniem się poziomu wód w rzekach. I one będą obowiązywały w zlewniach Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunni, Osobłogi, Stobrawy, Nysy Kłodzkiej od zbiornika Nysa do ujścia. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że te ostrzeżenia meteorologiczne bardzo szybko się zmieniają, więc warto śledzić informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, żeby być na bieżąco i żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Przebudowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w Brzegu stała się faktem. Budynek daleki był od standardów placówki XXI wieku. Metamorfozę przeprowadzono zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Pozostaje poczekać na wyposażenie i znów pacjenci znajdą tam profesjonalną opiekę. Natalia Janus-Hempel. Budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego w Brzegu o remont prosił się od lat. W końcu doczekał go w sierpniu 2022 roku, kiedy rozpoczęły się prace. Dla wykonawcy to było wyzwanie, ale brzeski ZOL przeszedł gruntowną metamorfozę. Od wyburzeń, że tak powiem, bo budynek posiadał jeszcze taras dookoła, przez wszystkie instalacje, które mamy teraz na obiekcie, poprzez wykonaną termomodernizację budynku i wykończenie. To pełna termomodernizacja, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz nowa droga dla karetek i coś, co w budynku potrzebne było na CITO – winda. Komfort dla pacjentów, ale również komfort dla pracowników, bo obiekt, który tak naprawdę służy tym najciężej chorym pacjentom, nie był nawet wyposażony w windę. Dzięki tej inwestycji w pełni zmodernizowaliśmy budynek, jak również właśnie wyposażyliśmy w windę. Remont obiektu pochłonął 9,5 miliona złotych, z czego ponad 6,5 miliona to dofinansowania ze środków rządowych i unijnych. Pacjenci w czasie trwania prac przebywali w głównym budynku szpitala. Mamy 60 pacjentów, ale dzięki tej inwestycji będziemy chcieli poszerzyć naszą ofertę i dołożyć jeszcze kilka miejsc, ponieważ kolejki i oczekiwania do zakładu opiekuńczo-leczniczego są bardzo długie, ponadroczne. Placówka czeka jeszcze na wyposażenie i dobrą pogodę, żeby w bezpieczny sposób przeprowadzić pacjentów do nowego budynku. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. 800 zł to kwota, która będzie zachęcać mieszkańców gminy Głogówek do adopcji bezpańskich psów wyłapanych na terenie miasta i oddanych do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu. Samorząd szuka w ten sposób oszczędności, bo roczne utrzymanie zwierząt w schronisku kosztuje gminę ponad 134 tysiące złotych.
Wysokie koszty utrzymania psów, które z Głogówka trafiły do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu, to od lat problem finansowy dla samorządu. W ubiegłym roku na jednego czworonoga przeznaczano 633 zł miesięcznie. Dlatego Głogówek zdecydował się na nieszablonowe rozwiązanie. Do naszego programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami wprowadzimy takie rozwiązanie jak 800 zł za adopcję psa, natomiast będzie to obwarowane oczywiście pewnego rodzaju formalnościami, tak żeby zapobiec tutaj przede wszystkim nadużywaniu tego instrumentu, bo chodzi o to, żeby pies trafiał przede wszystkim w dobre ręce. Dlatego te pieniądze będą musiały być wydatkowane na przykład na zabiegi weterynaryjne czy karmę. Mieszkańcy pozytywnie oceniają ten niecodzienny pomysł. Jak pan sądzi, może to zachęcić ludzi do adopcji takiego psa? No mi się wydaje, że chyba tak. Bardziej może dla poszanowania też tego zwierzęcka, nie? Zwrócenia uwagi na to, co z nim jest, skąd jest, czy jest porzucony, czy jest samotny. No, zwierzątka, one później są bardzo wdzięczne. Zaskoczenia nie kryło kierownictwo kędzierzyńskiego schroniska, w którym obecnie przebywa 10 psów z Głogówka. Pierwszy raz nam się coś takiego przytrafia, żeby gmina wyszła z taką propozycją. Pomysł przedyskutowaliśmy też wewnętrznie u siebie i uważamy, że jest świetny. No, wszystkie pomysły, które mogą się w jakiś sposób przyczynić do tego, żeby psiaki przebywające u nas znalazły prawdziwe domy kochających ludzi, no uważamy za bardzo dobre. Duża liczba bezpańskich psów w gminie Głogówek może nie być przypadkowa. Podejrzewamy, że możemy mieć także do czynienia z podrzucaniem tych psów. W związku z tym, że my w miarę sprawnie reagujemy na ten problem i być może chociażby ta nasza aktywność internetowa jest odnotowywana i żeby zmniejszyć wyrzuty sumienia, to takiego psa porzuca się po prostu na nasz teren. By zwalczać problem bezdomności zwierząt w Głogówku, na koszt gminy można też zaczipować swojego pupila. Klub radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego wprowadzi w czwartek pod obrady Rady Miasta Opola projekt uchwały dotyczący nadania imienia placowi publicznemu przed dworcem głównym PKP imienia Kory Olgi Sipowicz. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy Opola wybrali właśnie Korę, dlatego że ona łączy pokolenia, że Kora jest znana, że Kora reprezentowała taki gatunek muzyczny, że każdy, kto przyjedzie do Opola, sądzę, że będzie tym zachwycony. Nie było po prostu negatywnych opinii na temat Kory. W maju 2023 roku klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego wyszedł z inicjatywą, aby to mieszkańcy miasta Opola mieli możliwość zdecydowania, jakim imieniem zostanie nazwany ten nowo zrewitalizowany plac. Na początku czerwca zakończyło się głosowanie, w którym wzięło udział ponad 1500 Opolan. Ponad 40% wszystkich ważnie oddanych głosów zostało oddanych na Korę Olgę Sipowicz. Więc dla nas to był jasny, czytelny sygnał, że właśnie jej imieniem ten plac powinien zostać nazwany. Droga wojewódzka nr 411 z Polskiego Świętowa do Bodzanowa ma zostać zmodernizowana. Skorzystają na tym również mieszkańcy gminy Głuchołazy. Umowa na wykonanie projektu pierwszego etapu została już podpisana, ale zmotoryzowani będą musieli na razie uzbroić się w cierpliwość. Głuchołazy to miasto położone u stóp Gór Opawskich, które nastawione jest na turystykę. Mieszkańcy cieszą się z nowej inwestycji. Dojazd do miejscowości będzie bowiem łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy. Co daje przebudowa tej drogi? Poprawę bezpieczeństwa, komfort jazdy, lepsze skomunikowanie, co w turystyce ma duże znaczenie. O przebudowę tej drogi wnioskowaliśmy nie tylko my, mieszkańcy, od dłuższego czasu. Umowa miasta z Urzędem Marszałkowskim została już podpisana, ale w najbliższej perspektywie rysuje się ogrom prac związanych z dokumentacją. Stąd odległy termin oddania drogi do użytku – 2 lata. Następnym krokiem jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich zezwoleń budowlanych.
To wszystko zajmuje najczęściej około 1,5 roku do 2 lat. Tę akurat inwestycję chcemy uzyskać z RIT w trzecim kwartale 2026 roku. Specjalnie podzieliliśmy ten długi odcinek ponad 7 km na 2 części. Wtedy będziemy się starali uzyskać finansowanie na to. Zakres prac będzie szeroki, a trasa zostanie zmodernizowana zgodnie z współczesnymi trendami. Cieszy mnie, że w zamówieniu na projekt jest już taki standard, który wypracował Zarząd Dróg Wojewódzkich, Sejmik Województwa Opolskiego w ostatnich latach, że to jest kompleksowa przebudowa z chodnikami, ze ścieżką rowerową. To jest duże zadanie i kwotowo, projektowo 1,2 mln koszt. Pojawią się też obiekty mostowe czy nowe przejścia dla pieszych. Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiedział już konsultacje z mieszkańcami w kwestii proponowanych rozwiązań. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. W Leśnicy powstaje nowy posterunek policji. Siedziba Stróżów Prawa mieścić będzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie ruszył już generalny remont. Inwestycja ma usprawnić wspólne działania służb ratunkowych. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Powstał jeszcze w latach 70. jako barak tymczasowy dla budowlańców. Jednak od lat w budynku przy ulicy 1 Maja w Leśnicy z jednej strony mieścił się Urząd Miejski, z drugiej strony posterunek policji. Powoli musimy się z dzisiejszego budynku urzędu, w którym mieści się też posterunek policji, wyprowadzać, gdyż zbudowany jest azbestu i szukamy nowych lokalizacji dla policji, dla urzędników. Miejsce dla policjantów znalazło się przy siedzibie strażaków ochotników. Posterunek powstanie w nieużywanej części remizy, w której znajdowało się mieszkanie i 2 garaże. Nowy posterunek to będzie około 200 metrów powierzchni, które będą do wykorzystania dla funkcjonariuszy. Będzie się tam znajdować garaż wewnętrzny dla radiowozów, będą pomieszczenia biurowe dla policjantów, poczekalnia dla interesantów, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne. To wszystko pozwoli poprawić warunki pracy policjantów, zapewni komfort petentom i usprawni działania służb ratunkowych, które od tej pory będą ze sobą sąsiadować. Mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Przypuszczam, że tak, bo jeżeli jest alarm, to jest wszystko i policja, i straż, wszystko na miejscu, nie? Wartość inwestycji to 1 300 000 zł. Uroczyste otwarcie nowego posterunku policji ma odbyć się jesienią tego roku. Tymczasem leśnicki magistrat ma zostać przeniesiony do budynku dawnego gimnazjum. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a przed nami kolejne informacje z regionu w skrócie. Zapraszam. W Korfantowie na ulicy Prudnickiej doszło do wypadku. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujący na miejscu 54-latek wyszedł na jezdnię zza zaparkowanego pojazdu. Zaraz potem uderzył w niego inny samochód prowadzony przez 64-letniego kierowcę. Niestety pomimo podjętej reanimacji mężczyznę nie udało się uratować. Pijany 42-latek zatrzymał się na czerwonym świetle, przejeżdżając nocą przez miejscowość Przełęk. W oczekiwaniu na zmianę koloru sygnalizacji mężczyzna postanowił zdrzemnąć się za kierownicą. Zauważył to jeden z kierowców, który uniemożliwił mu dalszą jazdę. Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że kierowca miał we krwi 2,5 promila alkoholu. Mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a także wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Polityka komisarzy rujnuje gospodarzy. Pod takim hasłem jutro w całej Polsce odbywać się będą protesty rolników wobec polityki Komisji Europejskiej. Na Opolszczyźnie zaplanowano przejazdy 14 trasami. Na opolskie drogi wyjedzie ponad 1000 traktorów. Rolnicy nie będą blokować dróg, ale przejazdy kolumn traktorów, które będą poruszać się z prędkością 20 km na godzinę, mogą powodować utrudnienia w ruchu. Przejazdy zaplanowane są między godziną 12 a 14, ale utrudnienia mogą potrwać dłużej, bo od 10.30 do 15.30. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin poety i dramaturga Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu organizować będzie liczne sesje naukowe, konkursy i koncerty. Wszystko po to, aby zafascynować społeczność twórczością pisarza. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Herberta. Poety, który urodził się we Lwowie i chcemy cały Brzeski Rocznik Zamkowy numer 5 poświęcić kresom, ale też tekstom dotyczącym Herberta. Nawiązaliśmy współpracę z 2. Liceum Ogólnokształcącym Brzegu, który właśnie nosi imię Zbigniewa Herberta.
I mamy zamiar oprócz artykułów, konferencji naukowych, murali, biegów, koncertów, kilku koncertów także rockowych w Dużole Młodzieży, ogólnopolski konkurs literacki dotyczący właśnie twórczości młodzieży dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół średnich, na esej, na próby też poetyckie, prozy poetyckiej. Chcemy, żeby cały ten rok właśnie był poświęcony Herbertowi. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystko. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Wiktoria Marszałek. Zapraszam także na wieczorne wydanie Kuriera o godzinie 21:30. Przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.